dzisiaj trzeba po prostu pokazywać, że ten świat imigracji w Polsce jest dużo bardziej kolorowy i zróżnicowany niż PiS to próbuje malować w czarnym i białym kolorze. Na zasadzie biały kolor nie dla imigrantów i czarny kolor pełne otwarcie. I moim zdaniem dlatego to nie będzie do końca działało. Ja się też z panami zgadzam, że prawdopodobnie te numery, które dzisiaj nam serwuje PiS, to są rzeczy, które miały pojawić się na finale kampanii, czy też na tej zasadniczej części kampanii, ale, że tak powiem, trend jest niekorzystny dla PiS-u, gdzieś tam zgubili momentum, popełnili kilka błędów, bo moim zdaniem ta ruska komisja, podpis prezydenta Dudy i jeszcze potem nowelizacja ustawy odnośnie komisji, filmik związany z marszem i Auschwitz, to jest jakby seria bardzo takich poważnych potknięć, które zaprocentowały na rzecz koalicji. Pan też postawił taką opozycji, przepraszam. Reset obywatelski.